Na tym filmie z badań operacyjnych w ramach programowania dynamicznego pokażę Wam, jak poprawnie można by było, bo to jest wiadomo jedna z propozycji, odpowiednio przydzielić kwotę wsparcia do określonego oddziału, tutaj akurat jeśli chodzi o jakąś firmę spedycyjną, aby osiągnąć możliwie najwyższy zysk całego przedsiębiorstwa spedycyjnego. Najważniejsze w treści zadania jest to, że mamy przedsiębiorstwo spedycyjne, które posiada 3 oddziały terenowe i dyrekcja postanowiła przeznaczyć 5 milionów złotych na ich unowocześnienie. I to my musimy zdecydować, powiedzmy jako dyrekcja, osoba podejmująca decyzję, czyli decydent, do którego oddziału pójdzie 5 milionów złotych, czy na przykład inwestując w oddział pierwszy, wyłącznie w oddział pierwszy zarobimy na przykład 13 milionów złotych, czy może lepiej by było zainwestować, no widać na pewno tutaj w oddział drugi nie jest warto zainwestować pełną kwotę, bo otrzymamy mniej, ale może by się opłacało na przykład zainwestować 4 miliony złotych w oddział pierwszy, a 1 milion złotych ten pozostały na przykład na oddział trzeci, bo wówczas łączna suma zysków, jakie może uzyskać całe przedsiębiorstwo spedycyjne, będzie wyższa niż w przypadku, powiedzmy, przeznaczenia pełnej kwoty na jeden oddział, na jeden, powiedzmy, z wariantów przeznaczenia takich pieniędzy. Najlepiej jest zacząć od tego, że rozważamy sobie, jak to by było, gdybyśmy przeznaczali pieniądze tylko na 2 ostatnie oddziały, czyli na oddział drugi i trzeci. I teraz tak, jeżeli na oddział drugi przeznaczymy kwoty, tak jak widzimy tutaj, rosnące, to widzimy, ile pieniędzy można zarobić na oddziale drugim. To są po prostu te wartości, które tutaj są wklejone. Jednocześnie, jeżeli przeznaczamy 5 milionów, a tutaj na początek 0 przeznaczamy na oddział drugi, to oznacza, że na oddział trzeci możemy w tym momencie przeznaczyć maksymalną kwotę 5 milionów złotych. A więc to są te wartości idące tym razem w dół, bo kwota przeznaczona na oddział trzeci maleje, bo jeżeli łącznie przeznaczamy na oddział drugi i trzeci 5 milionów złotych, to ta liczba plus ta liczba musi nam dawać 5, kolejna zwiększona o 1 plus zmniejszona kwota na oddział trzeci o 1 też musi nam dawać 5. A więc można by było prościej powiedzieć tak, rozważamy drugi i trzeci oddział, gdzie tutaj chcemy maksymalnie przeznaczyć 5 milionów złotych, a tutaj sprawdzamy, co by było, gdybyśmy rezygnowali z każdego kolejnego miliona, bo wówczas sprawdzamy tak, jeżeli 0 przeznaczę na oddział drugi, a 5 na oddział trzeci, to łącznie zyskam 12. Jeżeli jednak z pełnego przeznaczenia na te 2 oddziały wykorzystamy 1 milion złotych na oddział drugi, zyskam 3 miliony i pozostałe 4 miliony przeznaczę na oddział trzeci, to wówczas łącznie zyskamy 14 milionów złotych. Jeżeli przeznaczymy 2 miliony złotych na oddział drugi i pozostałe z 5 milionów 3 miliony przeznaczymy na oddział trzeci, to zyskamy w tej sytuacji 6 plus 8, czyli łącznie 14 milionów złotych. Każde inne warianty, jak tutaj zobaczycie w tej tabelce, są już niższe, gorsze. I najlepszy możliwy wynik to jest łącznie 14 milionów złotych przeznaczonych i mamy właśnie 2 warianty. 1 milion złotych na oddział drugi i 4 miliony na oddział trzeci lub, co nie oznacza, że to jest gorsze, 2 miliony złotych na oddział drugi i 3 miliony na oddział trzeci. Więc tu najwyższe jest 14. I teraz patrzymy sobie, co by było, gdybyśmy na te 2 oddziały, drugi i trzeci, przeznaczyli niepełne 5 milionów złotych, a 4 miliony złotych. Wówczas rozważamy już tylko w przypadku oddziału drugiego kwoty zainwestowane od 0 do 4, a tutaj w przypadku oddziału trzeciego od 4 do 0. Są to te same wartości, które były wcześniej, ale z pominięciem tego wariantu w przypadku, gdybyśmy tu zainwestowali 5, a tutaj zainwestowali też 5. Więc tutaj łączna suma przy inwestycji tu 0, tu 4 daje nam 11.
Gdy tu zainwestujemy 1 milion w oddział drugi, zyskamy 3, a gdy zainwestujemy 3 miliony w oddział trzeci, zyskamy 8 milionów złotych, czyli łącznie zyskamy 11 milionów złotych. Potem, gdy zwiększymy sobie kwotę zaangażowaną w oddział drugi, zyskamy 6 milionów złotych. Kosztem zmniejszonej kwoty na oddział trzeci do poziomu 2, tutaj zyskamy 6 milionów, czyli łącznie zyskamy 12 milionów złotych. Inne warianty już są mniej korzystne i widzimy w tym momencie, że w przypadku przeznaczenia 4 milionów złotych na oddział drugi i trzeci zyskujemy łącznie 12 milionów złotych. Teraz rozważmy, co by było, gdybyśmy zainwestowali 3 miliony złotych, czyli znowu troszeczkę mniej, na ostatnie dwa oddziały. To znaczy tak, jeżeli na przykład na oddział drugi nic nie zainwestujemy, nie przeznaczymy, to nic nie zyskamy, ale jeżeli te 3 miliony złotych, które powiedzmy maksymalnie bierzemy pod uwagę, wykorzystamy na oddział trzeci, to zyskamy łącznie 0 plus 8 milionów złotych, czyli razem 8. Gdy tutaj zainwestujemy 1 milion złotych w oddział drugi, zyskamy 3 miliony złotych i pozostałe tutaj to się wszystko zgadza, ok. Czyli tak, 1 milion złotych daje nam w oddziale drugim 3 miliony złotych i pozostałe 2 miliony z tych 3, bo tutaj przeznaczyliśmy 1, ok. Mamy w tym momencie możliwość zyskania 6, czyli łącznie 3 plus 6 daje nam łącznie korzyść 9 milionów złotych. I dwa pozostałe warianty, to jest 2 miliony w oddział drugi i 1 milion w oddział trzeci daje nam to łącznie korzyść 10 milionów złotych i zainwestowanie 3 milionów w oddział drugi daje nam korzyść 7 milionów złotych. Wtedy nic nie możemy zainwestować w oddział trzeci, co nam oczywiście nic nie daje, czyli łączna korzyść to jest 7 plus 0, czyli 7 milionów złotych. Najwyższa korzyść z możliwych kombinacji przeznaczenia maksymalnie 3 milionów złotych w oddział drugi i trzeci daje nam 10 milionów złotych. A teraz możemy sobie oczywiście rozważyć, co jest, jak przeznaczymy 2 miliony złotych i 1 milion złotych. Ale już widzimy, że bardzo korzystne są warianty, kiedy przeznaczymy wszystkie 5 jednostek, 5 milionów, dwie inwestycje w oddział drugi i trzeci, bo tu zyskamy 14, tu 12, tu już maleje do 10. A to, co tutaj zobaczymy, już może tego nie będę omawiała, bo to idzie tak samo, maksymalnie zyskamy już coraz mniej, bo 7. Czyli oznaczając, że powiedzmy najwyższą z tych możliwych sytuacji jest ta, czy najbardziej korzystnych jest ta, kiedy przeznaczamy 5, tu akurat milionów złotych, przeznaczając na oddział drugi i trzeci, wtedy daje nam to korzyść po 14 milionów złotych. Czyli teraz mamy dwa przypadki, kiedy przeznaczamy 5 milionów złotych w takim wariancie, że jeden z nich idzie do oddziału drugiego, 4 idą do oddziału trzeciego, daje nam to 14 milionów złotych łącznie, lub też drugi alternatywny pomysł to jest przeznaczenie 2 milionów złotych na drugi oddział i 3 milionów złotych na oddział trzeci, też nam daje korzyść łączną zysku 14 milionów złotych. I teraz rozważmy pierwszą sytuację. Kiedy oddział trzeci dostaje 4 miliony złotych, czyli ta sytuacja. Oznacza to tyle, że pozostały 1 milion złotych z tych wszystkich, które bierzemy pod uwagę, może być przeznaczony niekoniecznie na oddział drugi, ale na oddział pierwszy i drugi, czyli na pozostałe. Czyli jest to sytuacja, kiedy już na sztywno przeznaczamy na oddział trzeci 4 miliony złotych, bo taki wariant jakby pozostałych oddziałów i ostatniego daje nam najwyższą możliwą korzyść. Wówczas zostaje nam do rozdysponowania tylko 1 milion złotych z 5 milionów złotych na pozostałe tutaj oddziały, czyli pierwszy i drugi, które powiedzmy już są te 4 miliony złotych zostawione na oddział trzeci. I teraz
Co się dzieje, jeżeli przeznaczymy maksymalnie 1 milion złotych na oddział pierwszy i na oddział drugi? Rozpisujemy sobie, jakie są możliwe kombinacje, czyli kiedy przeznaczam 0 na oddział pierwszy, naturalnie mam 0 miliona złotych korzyści, ale jeżeli na oddział drugi przeznaczę 1 milion, zyskuję w tym momencie 3 miliony złotych, czyli łącznie 3 miliony złotych. I podobnie mam sytuację, kiedy na oddział pierwszy przeznaczamy 1 milion złotych, korzyść wynosi 3 miliony złotych i jeżeli na oddział drugi już nic nie mamy pieniędzy przeznaczyć, możliwości, to nic nie zyskujemy, czyli łącznie zyskujemy 3 miliony złotych. I oba te możliwe warianty rozdysponowania tego miliona złotych na oddział pierwszy i oddział drugi dają nam tą samą najwyższą wartość równą 3, czyli możemy to powiedzieć, że nie robi nam różnicy, czy ten 1 milion złotych przeznaczymy na oddział pierwszy, czy na oddział drugi. A więc mamy wręcz, bym powiedziała, niby się wydawało dwa warianty, a już z samego tego jednego wariantu zrobiły się dwa kolejne. Takie, że na oddział trzeci przeznaczamy 4 miliony, na oddział pierwszy 0, a na oddział drugi 1. Daje nam to taką samą korzyść, co 4 miliony złotych na oddział pierwszy, 1 milion złotych na oddział pierwszy i 0 na oddział drugi. Czyli w tym momencie mamy kilka takich możliwości, jak tutaj omówiłam. Czyli ten zapis tabelaryczny lub ten zapis tabelaryczny. Dlaczego? Bo łącznie tu zyskamy 14 i tu też zyskamy 14. Czy ta trójka, czyli ta korzyść odniesie się do oddziału pierwszego czy do oddziału drugiego, to za każdym razem dostaniemy to samą korzyść. W drugim wariancie, który też nam dawał korzyść z przeznaczenia na oddział trzeci 3 milionów złotych, do dyspozycji zostaje nam 2 miliony złotych, ale na pewno korzyść z tego będziemy mieć 14 milionów złotych. A więc zostaje na oddział trzeci przeznaczone 3 miliony złotych, czyli na pozostałe dwa oddziały, czyli pierwszy i drugi, mamy 2 miliony złotych do dyspozycji. Jeżeli sobie to rozpiszemy, to widzimy, że możliwe warianty przeznaczenia na oddział pierwszy i na oddział drugi, łącznie 2 milionów złotych w różnych trzech możliwych kombinacjach, daje nam sytuację, że znowu dwie najwyższe wartości zysku wynoszą 6. Czyli jeżeli ja już wiem, że na oddział trzeci przeznaczam 3 miliony złotych, to istnieją jeszcze dwie kombinacje przeznaczenia na pozostałe dwa pierwsze oddziały, które nam dadzą najwyższą możliwą korzyść. A więc w tym momencie tu już tam jest rozpisane, co jakbyśmy przeznaczyli 1 milion złotych. No naturalnie wiadomo, korzyści są coraz to niższe. Czyli można w tym momencie, rozważając tą najwyższą korzyść, czyli te 6 milionów złotych, zapisać, że mamy dwa sposoby takiego przydziału. Albo na oddział pierwszy przeznaczam 0, nic nie zyskam, a na oddział drugi przeznaczam 2 jednostki, zyskam 6, czyli razem 6, lub te 2 miliony złotych rozdzielę na oddział pierwszy, jak i na oddział drugi, też przeznaczając 1, bo czy tutaj dam 3 i tutaj zyskam 3, razem jest 6. Nie ma znaczenia, od którego oddziału. Ważne, żeby warunek maksymalizacji zysku został spełniony. A więc wychodzi na to, że mamy w tym momencie z poprzedniego tutaj przypadku wyszły nam dwa rozwiązania i z tego przypadku przeznaczenia 3 milionów złotych na oddział trzeci wyszły nam kolejne dwa przypadki. Czyli można powiedzieć, że trzecie możliwe rozwiązanie w tym momencie to jest takie, że oddział pierwszy i oddział drugi dostaje po milionie, a tutaj jest nie ta kwota 4 milionów jak we wcześniejszym wariancie, a 3 milionów na oddział trzeci, korzyść łączna jest 14 nadal. I czwarte rozwiązanie mówi o tym, że tutaj oddział pierwszy nic nie dostanie, a łączna korzyść z zaangażowania 2 milionów złotych przez oddział drugi czy na rzecz oddziału drugiego daje nam 6 milionów, dodajemy do 3 milionów przeznaczonych na oddział trzeci i też łączna korzyść daje tyle samo, co rozwiązanie trzecie. Jak i w przypadku
tutaj wcześniejszych kwot, jak rozwiązanie pierwsze i rozwiązanie drugie. Widzimy, inaczej mówiąc, to, że rozwiązań optymalnych odpowiedniego przydziału inwestycji może być więcej niż jeden. Może być jedno rozwiązanie, mogą być dwa i nieskończenie wiele. Więc tu przypadek mamy czterech rozwiązań i który my powiedzmy wdrożymy w życie, to już jest nasza sprawa, ale każdy z tych wariantów w tym momencie daje nam taką samą korzyść, czyli każdy z nich jest na równi optymalny.